Co ci jest? Co? Nie wiem. Co? Chyba się parzuje w świnie właśnie, stary. Bardzo się cieszę, ponieważ poprzedni odcinek naprawdę wam się spodobał. Jest naprawdę kliperem. Jeżeli również ten przypadnie ci do gustu, to pamiętaj o łapce w górę, żebym wiedział, że chcesz więcej odcinków z tej serii. Okej, to jest domek Koshiego. Zobaczymy, jak go właściwie udekorował. Miał cały dzień, więc myślę, że całkiem dużo czasu. Jo! Ja! Ocelot! Spokojnie, dobrze z tym creeperem, bo chyba co z wału. Spokojnie, jak on biega. Ile ich tu jest w ogóle? Koshi! Czemu twój domek jest nadal pusty? Nasz domek. Jesteś tutaj? O cześć, siema, co stary. Co ty robisz? Tu nie masz nadal mebli. Co ty cały dzień tutaj siedzisz? Co? No... Przyznaj się. No nie chciało mi się. No sam poszedłeś, tak, poszedłeś i tak dalej. Się. No załatwiłem meble, była taka umowa, załatwiłem meble, a ty dekorujesz domek, tak? Słuchaj, była umowa, że załatwisz meble, przyniesiesz je i udekorujesz dom i będziesz tu mógł... Nie, takiej umowy nie podpisywałem. Stary, co jest grane? Co ty robiłeś? Przyznaj się. Miałeś cały dzień. W sensie dostałem sobie w oknie i patrzyłem na świnki. Widzisz, tam są świnki. Zrobiłeś farmę świnek, czy one są dzikie świnki? Ale trzeba. Tak, zrobiłem farmę świnek. Wow, ale po co ci farma świnek, stary? Wow, no rzeczywiście jakieś to... Jakie to coś... Stary, wow, ale przecież świnki są fajne. Po co pytasz, po co mi farma? Przecież trzeba mieć farmę świnek, widzę, no tak. I czym karmisz te świnki właściwie? Czym je karmię? No marchewkami. Zobacz, znalazłem jedną marchewkę. I jakby nie dawaj tej marchewki, to musisz zrobić farmę marchewek. Masz farmę. No tak, właśnie chciałem to zrobić. Że nie lubię marchewek, bo bym ci nie zjadł. No tu możesz zrobić, na co to jest? To nie jest na farmę marchewek właśnie? To możesz zrobić, stary, jak chcesz. A masz motykę może, czy coś? Chcesz motykę? Okej, dobra, już nie mam narzędzi, ale starczej, bo ja trochę nie lubię marchewek tak ogólnie, więc jakby... Może zrobić farmę czegoś innego przy okazji? No, ale wiaderko wody się przydało, jeżeli masz, bo wiesz. Wiaderko wody? No, bo tak teraz słabo. No, poczekaj, muszę skoczyć do domku. Okej, dobra. Marchewka w ogóle to stale póki co. Tylko nie zjedzcie tego świnki. Spokojnie. I co tam? Stary, czy ty gadasz ze świniami, naprawdę? One nawet cię nie rozumieją. No, ale trochę może jakoś tam, nie wiem. No, okej, może rację, okej. Ale bardzo lubię świnki akurat, co? Będąc w lesie, znalazłem taki domek i tam była właśnie ta marchewka, co nie? No, okej. Przy okazji, dziwnym trafem był sok marchewkowy, także jak chcesz się napić, to trzymaj. Ale mówię ci, że bardzo nie lubię marchewek, trzymaj to i weź ode mnie. No ale to są witaminy, stare, mówiłeś mi, że się dzisiaj słabo czujesz, że jesteś chory czy coś. Mówię tak? Ale... Dobra, no, może potem, stary. Dobra, słuchaj, musimy się wziąć za pracę, jest dużo roboty, bardzo dużo, stary, na roboty. A od kiedy ty jesteś taki chętny do tej roboty? No nie jestem chętny, ale widzę, że ty kompletnie tego nie robisz, ja tego nie będę robić, bardziej chcę ci pomóc, żeś ty zrobił, stary. Okej, więc masz tu rzecz, ci ustawiłem i w ogóle nic nie zmieniłeś nawet. Po prostu weź, ułóż te rzeczy i tyle, nie masz, stary... Ale one są już ułożone tutaj. Okej, to ułóż je po domku może, tak? Jakby nie meblujesz, nie dekorujesz skrzynki, tylko domek, tak? To jest plan. No tak. No właśnie, no to czemu tego nie zrobić, stary? Nie masz jakichś magicznych miksturek, które nawet sprawia, że będziesz pracowity? Masz tyle jakichś tam rzeczy od tego starca. Dobra, stary, tak się składa, że w sumie mam takie miksturki. No, wiedziałem. Ale chciałem na coś innego je zostawić. Nie, stary, skoro nie możesz tego robić... Ojej, słuchaj, mogę wypić z tobą tą miksturkę i ci pomóc, okej? Ale ty też wypij ją i... Dobra? No, stary, ale to nie są takie miksturki zwykłe. Jakie są miksturki? No, musisz nad siebie rzucić i na głowę ci spada. Okej, dobra, no to zrób to, no. No dobra, no to... Dobra, to są te, stary. Okej, dobra. Naraz rzucamy. Okej, to ja mogę po prostu rzucić na nas... na mnie, na ciebie, okej? Nie, bo to wtedy stary słabo działa. Ja chcę. Dobra. Lecimy. 3. Dobra, na 3, 4. Co jest? Co jest grane? Co zrobiłeś? Czy ja jestem? Gdzie jest lustro? Co się stało? Jakie lustro? No to... O mój Boże, czy ty zmieniłeś... Czemu mnie zmieniłeś świnkę? Nie! Tam się zmieniłeś świnkę, to nie moja wina. Okej, ale jak to zrobi? Czy to jest kolejna miksturka z tej serii, co zmienia... O nie, czy to są ludzie? Czy to są świnki? Przyznaj się. O, to cześć! Ej, świnki to są... Świnki jest całkiem... Ej, chodź. Ale która świnka do mnie mówi? Bo się wstydzę, chodź. No. Zagadasz te świnki? Ale one nie rozumieją, stary, one mi się podoba tamta. Ale... Ona się bardzo podoba, czy możemy się jakoś umówić? Stary, jest taki plan. Zrobić farmę marchewek. Okej, ale powiedz mi, żeby teraz coś bać. Czy ty te świnki, Czy to są ludzie zmienieni w świnki? Czy nie, nie. Na pewno. Na pewno, przysięgam. Okej, dobra, okej, świnie, moi bracia. Czy jesteście ludźmi? Byliście ludźmi? Nie, zawsze byłem świnką. Widzisz, mówiłem, stary. A, okej, dobra, dobra, to chodźmy. Może chodźmy. Dobra, no to jest taki plan, stary. Jak chcesz ją poderwać, to musisz zrobić coś specjalnego. Ja znam, stary, przepis na gridowane marchewki. Ona na pewno lubi takie. Tylko musisz zabrać się za farmę marchewek. Czekaj. Miałeś dekorować domek, stary. Zmieniasz tutaj temat, a dobra, w sumie dobra. O, stary, no, bo ta marchewka jest, dobrze wygląda. No musisz farmy zrobić, nie możesz jej jeść. Nie jest proste, stary. Ja muszę ją zjeść. Gdzie ona jest? O, mam marchewkę. Mam marchewkę. Stary, nie jedz wszystkiego. Dobra, nie trzymaj marchewki, bo ja zjem wszystkie. Dobra, racja, dobra. Chodź. Ej, dobra, stary. Co jest? Chodź. Dobra, widzisz tą marchewkę? Zobacz, jaka pyszna. Tak, widzę. Tak, daj mi ją. Nie. Dostaniesz dopiero w domku, jak zabierzesz się za dekorowanie. Jak to? Co ci jest? Nie wiem. Co? Chyba się parzuje w świnie właśnie, stary. O nie, stary, mój też pasek tak potrafię. Dobra, okej. Dobra, nie wiem, cokolwiek, stary, daj mi tą marchewkę, nie zmień tematu, daj mi marchewkę. Stary, może liścia chcesz, masz liścia. Nie chcę żadnych liści twoich, dziwnych, co to za liść, nie z tego, daj mi marchewkę. Wyrosły ananasy tutaj przed moim domkiem? Nie chcę ananasów, chcę marchewkę, daj mi marchewkę. Dobra, chodź do domku. Chodź, świnko. Daj, nie jesteś świnką, za chwilę, odmienisz mi, mam nadzieję. O tak, dobra, daj mi więcej marchewek. Masz, świniako, knurze, to jeden. Ej, nie mów tak do mnie. Pan świnka, jestem... Zresztą na chwilę, zaraz się odmieni, mam nadzieję. Dobra, okej. Utukuj ten domek, stary, przestań mnie tutaj zachęcać tymi... Zmieniać tematy, tymi marchewkami. Słuchaj, są soczyste i piękne. Stary, ale... jak otworzysz tą skrzynkę, dostaniesz marcheweczkę. No okej. Proszę bardzo, masz, ale to ty masz dekorować domek. Dobra, i teraz musisz zabrać wszystkie itemki. Dobra, chociaż połowę zabierz, okej? I to dostaniesz marchewkę. Czemu mam zabrać połowę itemków? O co ci chodzi? Zaraz wezmę wszystkie. I po co? Co wszystkie? Jest? No co mam robić? No stary, widzisz, ile dać, to jest... Słuchaj, to jest miksturka na pracowitość. Na pracowitość? Aż na pracowitość? No tak. Właśnie miała być na pracowitość. Czemu nie jesteś pracowity? Widzisz te pyszne grillowane marchewki? No, tak, widzę. Są piękne. No to zabieraj się do roboty, marcheweczki dostaniesz. Grillowane! No dobra, ale pomożesz mi, dobra? Jakoś dobra, tam. Stary. Co gdzie chcesz? O co ci chodzi? Co gdzie chcesz? No dobra, słuchaj, stary. Gdzie chciałeś mieć pokój? Najpierw swój pokój, stary. Chciałem mieć na pierwszym piętrze. No to musimy zrobić schody najpierw. A, na piętrze. No dobra, schody mogę akurat zrobić. Pomogę ci zrobić schody. Okej, to wiesz co, bo jestem bardzo niski. Ja nawet nie widzę za bardzo... Wszystko jest takie duże, jak się jest świnką. A umiesz chodzić po schodach, czy nie? No umiesz po schodach wchodzić, co? A, umiem, ale mi bijesz. Ty zrobisz schody, okej? Okej, dobra, okej. Dobra, nie wiem, czy to tak, stary, może być. Dobrze. Co? Takie chcesz wejście do góry? Okej, może być takie wejście do góry, tylko teraz musisz piętra zbudować. To jest za małe, że te piętra, bo naprawdę bardzo jest niewygodne być świnką, uwierz mi. Jak to? Może przecież... Tu zrobimy taki salon, co na to tutaj, w tym miejscu? To mogę dać salon, na przykład, byku. Stary, ty tutaj będziesz mieszkał, zobacz. Zrobiłem już dla ciebie pięterko. Takie małe? No dobra, cokolwiek. Ale czemu mnie zamykasz? Halo! Nie zamykaj mnie! Kosi! Świniaku! Nie, świniaku, zobacz, widzisz mnie? To, że mnie zmieniłeś w świnkę. Zobacz! Znęcę się ze mną. Zobacz, marchewka! No daj! Marchewka! Nie zabieraj! No nie mogę, nie ścigaj... Przestań robić sobie jaja i pomóż mi. To jest twój domek, tak? To jest nasz domek wspólny. To jest nasz domek. Jeżeli chcesz tutaj mieszkać, to jest nasz domek. Tak, więc ja chcę tu mieszkać. Nie, ja tu chcę mieszkać. Chcę mieć krzesło, to... I telewizor będzie u mnie w pokoju, a nie u ciebie w takim razie. Bo się... W salonie ma być. No nie wiem, stary. W ogóle się nie przykładasz do tego domku. A ja ten meble zebrałem. To daj mi jakieś meble. No okej, dam ci meble jakieś. Czyli to jest postawię tylko ten budzik też. Ja postawię marchewkę. Marchewka, tak, dobra. Stary, jesteś strasznie łasny na marchewki, naprawdę. No, dziwisz mi się. Tyle jeść teraz. No, potrzebuję jej do życia, okej, nie rozmawiamy o tym. To tu może postawimy... Masz więcej takich biurek, bo byś mógł postawić drugie, czy coś. Albo 3 takie biurka. I wtedy po środku byśmy mogli postawić telewizor. O, w ten sposób. Będziemy oglądać jakieś marchewki w telewizorze. To już byłoby fajne. Mm-hmm. Ale to dobrze wygląda. A jakaś kanapa może? Ale pyszny sok marchewkowy. Bo mi się wydawało, że brałem jakąś kanapę, ale nie masz kanapy? Sok dawaj, dawaj ten sok, dawaj ten sok. Gdzie ty jesteś? Dawaj ten sok. Gdzie on jest? Nie. Dawaj go, dawaj go. Okej, dobra. Dobra, okej. Nie chcesz soku marchewkowego? Nie, nie zależy mi, nie zależy mi. Wcale. No chodź, chodź stary, chodź. Chodź, musimy kanapę postawić. Dawaj ten sok! Gdzie ty jesteś? Nie. A, dobra, okej, nie. Patrz. Chodź. Dobra, nie, bo ty próbujesz mnie odciągnąć. Nie, zobacz co ja tutaj mam. Co? Grillowane marchewki. Specjalnie dla ciebie, teraz przyjdziesz czy nie? Nie przyjdę. A, kuszą, no dobra, okej, co chcesz? Co zobacz, chcesz? patrz, grillowane marchewki. Nie. Nie idź tam. Dawaj mi je, moje. Dobra, okej. Teraz, Kuba, mamy zrobić ten domek, okej? Mam już marchewki. No dobra. Z mini przykupisz. I kanapę, nie masz kanapy żadnej, couch żadnego? Żeby to postawić fajnie, jakiś czerwony może. Bo mi się wydawało, że brałem. Ale jakby nie widzę. Nie wiem, stary, nie pamiętam. To zrobimy kuchnię w takim razie. Co? Bo mam 3 kolory, stary, kanapy. Okej. Jesteś tutaj przedstawić, tak? Tą kanapę. No, przy telewizorze chyba, nie? Ale też tak daleko? No możemy tutaj, no dobra, tak, może być. No w sumie śmiesznie to wygląda całkiem zabawnie. Dobra, to tak, słuchaj stary, tutaj robimy kuchnię, okej? Tu będzie, więc... Ej, tu nie będziemy mieli daleko, stary, żeby sięgać po jedzenie. No właśnie, to jest mój plan, tak? Dokładnie, sumie... byku. Załapałeś. W lodówce są marchewki już. Co? O, no, dobrze. Jedna marchewka jest. Dobrze. Okej. Bardzo, bardzo fajnie. To co teraz tutaj budujemy, Kuba? Bo przydałby się jeszcze taki stolik do kuchni, żebyśmy jeszcze tu postawili jakieś rzeczy. Może czy to pasowało? O, to tak się nie pasuje tutaj. No, ale może postawić na tym toster na przykład, albo blender. A takie coś? O. Co? Blacik może być? O. Dobrze, no. Dobrze. Może jakieś marchewki masz tam? Nie? No, ale po co ci marchewki? Na blacik, żeby postawić. Fajnie będzie wyglądało. A, da się? No, może, nie wiem. O, i wyczunik dymu. Ja się boję, że nie zjesz, stary. O, wiem. No i patrz, mówiłem, że zjesz. Możesz zrobić sok marchewkowy z tego. O nie, wszystkie moje marchewki wsadziłem tam. O nie, wziąłeś moje wszystkie marchewki. 55 marchewek. Wszystkie. I teraz im nic nie możesz dać. Okej, jestem wolny, ale i tak ci chcę pomóc, bo już ci nie spodobało. Nie, spoko. Już jest dobrze, nie potrzeba. Okej, tutaj będzie wanna. Okej, pięknie. Masz wodę może, wiaderka z wodą, żeby wlać tutaj? Wiaderko z wodą? No przecież dawałem ci, ziom. Czy nie ma. Oddałeś mi, tak? Ej, no oddałeś mi w sumie. Ja nie mam, okej, darczyk. O, patrz, ale chcesz, żeby ta łazienka była otwarta? No właśnie nie, trzeba ją zamknąć, żebyś mógł postawić ścianę jakąś. I drzwi, bo powinieneś mieć drzwi chyba, ci dawałem takie rzeczy wszystkie z Ikei. Więc jakbyś, dokładnie, i do domku naszego drzwi. To by to się przydało. Ej, wykąpisz świniaka? Ale Kości, wykop świniaka. Nie, ja jestem w środku. Stary, nie mam ochoty widzieć cię nago. No weź, wykop świniaka. Ja tak jestem nagi. Weź. Wykop świniaka. Uhu. Dzięki. Się trochę baguje, nie mogę się zobaczyć. Baw się dobrze. Weź ty się połóż. Nie chcesz się wykopać ze świniakiem? Tak, jestem w mojej piżamie, stary krokodyla. A dobra, to nie. No dobra. Wow, okej. Masz świniaka. No, ale dobre marchewki! O nie, jeszcze więcej marchewek! Dobra, okej, nie ma. Nie będziesz mnie... Tak, stary, no tu mamy łazienkę, czy nie? No mamy łazienkę, dobrze. Jest stoliczek na jakieś rzeczy, na jakieś tam mydełko. Na marchewki. I co tu? Na marchewki? Dobra, okej. Na marchewki. Muszę ogarnąć. Jestem zbyt... Patrz, marchewki są w wannie. Bo kibelka nie ma, stary. Masz kibelek? Co? Ale... No musi być kibelek. Stary? Co? Kibel dla świni? No jakby teraz jesteś świnką, ale zaraz nie będę, mam nadzieję, mnie odczarujesz. Więc... Kibel będzie stary tutaj u góry. Co? Jaki bezsens! Ale no... Wow, ale skoro działa... Okej. Działa, stary. Sobie fajny koncept. Możesz sobie usiąść tutaj na dół i będzie na ciebie leciało. Nie. Chociaż w sumie jako świnka, to mi się podoba. Nieważne, dobra. Stary, więcej stolików, bo trzeba robić salę, taki wiecie, jadalnie tutaj. Więc postaw, stary, więcej stolików, Albo mi daj, bo ja nie mam. Nie, takich stolików, Koshi. Ale to są fajne stoły, stary. To są fatalne stoły, jak przy tym będziesz jadł, to jest do czarowania. Dajesz, stary, postaw takie stoliki, wiesz. Jakieś normalne. Okej. Co jeszcze możemy dać? To w sumie ten domek zaczyna wyglądać już całkiem konkretnie. Mamy tutaj kuchnię. Fajny taki pokój do oglądania telewizji, połączony z kuchnią, wygodnie. Stolik, tutaj jadalnia. Elegancko się robi. Elegancja Francja, stary. Ale gdzie ty będziesz mieszkać? Gdzie ty masz swoją sypialnię? Bo ja mam u góry, stary, sypialnię. A ja? To jest moje łóżko, stary. Ale gdzie jest moje łóżko? Co jest grane? No to możemy mieć jeden pokój, stary, wspólny. Aha, okej, to moje łóżko będzie tutaj. To będzie nasz pokój gamingowy, dobra? Okej, ale nie mamy biurka i komputera. O mój Boże, przecież trzeba więcej tego ogarnąć. Tych rzeczy wszystkich, tego pokoju. Dobra, okej, to ja tu poznaję moje łóżko. Dobra. Jest moje łóżko, twoje łóżko, dobra, fajnie, no, fajnie. Co marchewek, ciekawe kto go złapie. Co? Dobra, okej. Nie bierz go. Czemu? Czy to mnie odczeruje z świni? Nie, to jest marchewkowy sok, dobra, nieważne. Czekaj, dobra, a teraz tak serio, bo jakby ja żart żartami, jak mamy się odmienić z bycia świnką? Nie masz stary, już się nie da, naprawdę się nie da. Jak się nie da? Nie mogę być zawsze świnką. Kulturka permanentna. Nie. Taka, która już zawsze będzie. Nie. Nie jest. Nie, kłamiesz, jest, kłamiesz. Stary, już przestaje cię rozumieć w sumie nawet. Jak to przestajesz mnie rozumieć? Przestań, ja sobie robisz, czekaj. O co ci chodzi? Ziom. Co ty do mnie chrumkasz? Może ja muszę pocałować świnię, żeby się odmienić w człowieka. To ma sens? Bo ja bardzo chciałem, jako świnka. Ja już ciebie w ogóle nie rozumiem i cały czas chrumkasz tylko pod nosem, serio. Co, naprawdę? O nie, muszę sobie rozumieć, naprawdę. No przestań chrumkać. Okej, dobra, może pocałuję świnkę i to mnie odmieni jakoś? To tak działa, nie? Nie, na to nie rozumiesz. Dobra, stary, żartowałem, masz. Koshi, zabiję cię, prawie pocałowałeś świnię. Gdyby nie to, że w dobrym momencie już mnie rzuciłeś, to... No stary, no nie chciałem ci tego robić po prostu. Dobra, słuchaj. Marchewek za tym, fuj, stary, ja to nadal czuję. Co? Marchewek już? No nie lubię. Stary, ja miałem coś dla ciebie w nagrodę. Co? No generalnie ładnie się dzisiaj spisałeś, ładnie udekorowałeś ten domek. To było bardzo chamskie, co z nim zrobiłeś. Czemu chamskie, mnie. To jest twój domek i mój też, ale jak... Stary, w nagrodę. Co? Usiądźmy do dołu. No, okej. Zjedzmy marchewki grillowane. Nie.